Polska została uznana przez Słowację za bezpieczny kraj pod kątem epidemii koronawirusa. Dzięki temu polscy obywatele mogą od soboty 20 czerwca swobodnie wjeżdżać na teren południowych sąsiadów. Premier Igor Matowicz ostrzegł jednak Słowaków przed sytuacją epidemiologiczną na Śląsku. Granice zostały otwarte o godzinie 6:00, jednak ruch na razie jest znikomy. Bardzo mnie to cieszy, że można już do Słowacji jeździć, bo tam też są ładne grudki, które można właśnie zwiedzać, chodzić jako turysta. Oni tu, Słowacy, przyjeżdżają do nas, bo więcej tu mają pomidorów, kupują takie rzeczy, tutaj przyjeżdżają. A tak, szczególnie w celach handlowych przyjeżdżają. Tak, to. Jeszcze jakieś inne? No wie pan co, oni też jeżdżą, kupują takie budowlane rzeczy, no bo tam wszystko jest drogie. Nadal zamknięte dla mieszkańców województwa śląskiego są przejścia graniczne z Czechami. Żeby legalnie przejść na czeską stronę, trzeba mieć ujemny wynik testu na koronawirusa nie starszy niż 4 dni.